Hej, 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 luziska! W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. Tym razem będzie jakaś muzyka. Może na pewno głowy urywać nie będzie, ale musimy wybrać coś, co nie powinno raczej być wyłapywane za jakieś naruszenie praw autorskich. Tak coś często mi to właśnie robił. YouTube. To powinno być tutaj. I radio. Ale się załączyło. Jest. Aby nie było za głośno. To z muzyki, czy... Czyli trzeba te przyciszyć. Ustawienia. Dźwięk. O, dobrze. Za głośno też nie może być. Nie byłoby mnie słychać. A ja jestem najważniejszy. W końcu, nie? No jak coś gra, zawsze milej. Cokolwiek. Wybrałbym na pewno... korzystałem zwykle z takiej stacji. Tam było piosenki właśnie z epoki, z lat 50. bodajże. Bardzo fajna stacja, no ale wtedy to już w ogóle na pewno miałbym wszystko zablokowane. Dzień dobry. Gdzie to jest? Tam gdzieś Franca siedzi. Aha, udało mi się naprawić to, co tutaj mi wywalało. Z tym, że naprawić nie mogłem, jakieś tam podobne rzeczy. To już mogę teraz naprawiać. Tylko będę patrzyło też jeszcze wyższy. A tam jest mina i ona jeszcze tu lezie, co? Nie no, serio? Daj se siana! Kurna, tu idzie. Ta gnida dworska. Coś B. Wiesz? Jeszcze tu mi coś... To myszki wpadły jakby. Szalałem. Dobrze. Dobra, idzie sobie. Wykorzystajmy to. Gdybym miał jakąś broń energetyczną, będę mógł naprawić ten samoładujący się karabin. O nie, nie no, to są jakieś kurna żarty. O, coś mi się wydaje, że przepłacimy to życiem. O mamusiu. A ja nie jestem jakoś najlepszy w składaniu się. Raczej mam w tym dużą rację. Dlatego szczęście nie największe. 21, to trochę tragicznie. Gdzie tam jest są ramce? Gdybyśmy byli w jakimś takim miejscu... Czy z tego miejsca dałoby się zatuszyć szkoła śmierci? Nie wiem. Bo na razie nie... Ładnie na razie hałm. Będzie lepiej widać cokolwiek. To jest fajne. Czasami trzeba się na przykład chęć, żeby było coś lepiej widać, prawda? Na przykład nie wiem, trzeba jest pobrudzona albo tak porysowana, że już tego nie przeczyścić, prawda? Nie przetrzesz ręką i żeby było widać. No, ale tu coś jest. I to jest noc ciemna. To jest ciemna noc. A nie kurna, żeby było jak dzień. Lampkę trzeba się dać, jest jakiś mod z lampką. To coś tam sobie poszło. On się nie zabił. Byłoby całkiem miło. Wow! Tak. Już nie mał. Czy to idzie w moim kierunku już? Takim hardcorem to chyba nie jestem, co? Cia. No to już po mnie. Tak coś czuję. Biegałem jak walnięte, bez powodu tego nie robiły.
Mimo tego, że nie mogę ich facem wyłapać, to coś tu już się dzieje. Tata mi łapie facem. Kolego. Oby nam się udało. Więc chcesz tam dojść, bo po ciemku zasuwać jeszcze. Teraz to się człowiek boi, a nie. Bo nic nie widać, no co? Człowiek własnego nosa widzimy właściwie. Jak noc, a nie. Jakby się chciało wieczorkami po lekę, by się chodziło wieczorkami, a nie kurde w nocy. Oj. Trzypletnę w głowę, ja. Ta linia mi się średnio podoba. Szukają mnie jak na razie, jeszcze nie wykryli chyba. Miałbym niebezpieczeństwo. Będzie kauczy. No takim Spidermanem to ja nie jestem. A czy jestem takim Spidermanem, żeby się nie zabić? O, nie wiem, bo nie chciał skoczyć mi wcale. No, kawałek. Yeah. Ale mi się udało. Trochę światła w tym ponurym i ciemnym świecie. Dziękuję. I. Dobrze. Przeżyjemy, więc. No. Sądzę, że nie jest tak źle. Skoro przeżyliśmy w miarę spotkanie ze szponami śmierci. Co? Serio? O ty! Nie. Ale bez klucza to możemy się cmoknąć. Zobaczmy, gdzie dokładnie jesteśmy w takim razie. Ta piosenka mnie wkurza już powoli. Mi się zmieniło coś lepszego. Czy ja wiem, czy chciałem tu iść? Zadania, żebym to zaznaczał? A, pewnie porozmawiałem, dlatego. Hint of Tone. Na razie mnie nikt nie szuka, więc też dobrze. Jestem szczęśliwy. I oby tak było dalej. Też by nic nie miał mi zamiaru wrypać. Miałeś tak zbyt szybko. Ciekawe, czy tam będzie coś, co nam mogłoby pomóc. Nie mogę czekać, to Fallout 4 naprawdę zyska. Karabin plazmowy. No ma lepsze, nie? A ten samoładujący już jest naprawa. Kij tam. Poświęcę go. Bo to jest teraz tak, że musimy jeszcze użyć niedobrze ten. Jakąś broń. To jeszcze zestaw naprawczy. Mam ich, ile? Chemii były chyba. Przez gagowanie sobie włączyłem. Wygląd Pitboya. Magazyn, woda, żarcie. Picie, chemia, alkohol, leczenie. Moment, gdzie to? Czy to w różnych? Tak, o. Widzicie? Zasady naprawcze, 19. Jeszcze coś ważne, nie? Nie ma tak łatwo. Do tego się dosyć przyzwyczaiłem, czasami jest znerwiające, no ale... Zwykle coś spoczyna, jakaś taśma, żeby to skręcić wszystko. Wiadomo, taśma spaja i skleja cały wszechświat. Mi się zdało, że się nagranie mi włączyła. Szczęście włączyłem sobie to podgląd na drugim monitorze. Zaprzęgłem taki złom. Czyli w ogóle na rekonu. Hejo! Bądź mam sługą. A ty? Powiesz mi coś może? Nie? To nie. Jakbyś B, wiesz? Puste. Quick save, jakby się coś wysypało. Tak na wszelki wypadek. Mógłby było powtarzać, jakby to jeszcze... Oła. O co się... Coś tu się
Na razie wszystko odebrał jak leci. Jakieś granaty. Przeciętny, to się mogę tknąć w nosek. Nie straszę. Hello! Please remember visiting hours are from 10 a.m. until 5 p.m. Tu nie widzę komputera na razie. Na razie wyjdę. Od 10 do 17, tak? No poczekajmy. Dobra. No teraz nie powinien się na nas czepiać. Nie chciałem, żeby mi taka atakowego da, bo mogę nic strząsnąć. O! Owo sam urósł na głowie. Welcome to Retcon Headquarters, Rocketeer! Come all this way to see our little facility, have you? O tak, I'm here to answer any and all questions you may have, within specified parameters. And if you'd like, I can provide a tour of our museum. Niesamowite, wszędzie zaszczęgli rączkę. No właśnie. I can answer whatever questions you'd like. Provided your query is limited to Retcon history, research and development, or Robco. Hmm. Retcon's illustrious history began way back in 2054, shortly after the famous Delta 11 rocket was completed and launched. Retcon's initial focus was on the development of fuel to be used in orbital propulsion in response to the energy crisis of 2052. Sad times indeed. The company really took off when Robco purchased Retcon in late 2076 to develop unmanned rockets to explore the solar system. Very well. Feel free to ask me more about Retcon at any time. Don't be shy. The tour showcases Retcon's amazing scientific contributions and the promise of many more, coupled with its parent company, Robco. A czemu nie? Excellent, excellent. Please be patient. The tour will begin in just a moment. Ready for the Retcon tour, Rocketeers? Courtesy of the fine folks at Robco, I'll be your guide today on the path of scientific discovery. Pusta wszędzie. Ja już myślałem, się napaliłem, to się znajdę. In the lead line case behind me is a spent radioactive rod from one of our old reactors. No need to stand too close. Let's move along, shall we? Milusia. Look here. A row of multicolored plasma fumes. Careful. They may look safe to drink, but your stomach is the last place they... Why the difference in cylinder size? Refining our production methods has resulted in higher yields of fuel over time. That's why. Nudne. Jak nasza postać ziewa, to wiedz, że coś się dzieje. To my right, you can see a sample of some old safety barrels Retcon once used to store... Sterta milusich bezpiecznych beczek. To jest dobre zdanie. Wyseksowanych przez rząd w gimnazjach. Milusia, co? On my left is an example of a mountain of Retcon safety barrels some legislators claim are poisoning our environment. Ridiculous.
No, kachuj stary. Behind me is our most recent rocket project, which we're keeping under our hat. Until launch, if you'll pardon the expression. And in front of me is a model, not actual size, of the launch dome we are using to send our rockets streaming into orbit. A, będzie zadanie z tym. A, to musimy znaleźć. Ale będzie, zobaczcie. Tam będzie można znaleźć ciekawy pancerz. Przeciw promieniowaniu. Now these colorful fellows behind me are Repcon's earliest experiments in flight. Feel free to read the plaques. Silna córka. O! Prawda! Bliska. Stary, gdzie uciekasz? Przepraszam, nazwiska Katar, no cóż. No tak, orędzie prezydenta najważniejsze rzeczy na świecie. Now for the highlight of our tour. Due to a generous donation from Robco, this next exhibit showcases the wondrous world of robots. Around you. Are the incredible iBot, the fearsome sentry bot, and the always helpful Mr. Handy. That helpfulness runs through our whole life. Pan już to zrobił. Szkoda, nie ma ich tu. No oczywiście, że pomniejszony, nie? Myślałem, że on jest większy. Robco and its tiny partner Repcon, thank you. Any further questions, please? Dzisiaj chyba muszę napić. Drink. Nie, trochę dwa ogół. Food. O. Feel free to ask. Jeszcze jedna. No, dobra, jest znośnie. Tam będą mnie chyba chcieli gonić, jak tam wejdę. Jak nie spotkał góry. Będę musiał mu się jakoś... Bierę! Jakoś się krzynkę. To się może przydać. Ale to zapewne za chwilę. Ciekawe. No i czytamy. A nie, szyba. Myślałem, że tam wpadnę. Niczym. No chyba, że możesz mi skołać jakiś karabin. A, może do żarcia. Fudy. Mięso kojota. Ale nie. Pokarm.
O, widzicie? Też trochę to inaczej działa, nie? Odwadnia trochę, i ale zaspokaja głód. No dobrze. Aha, nie denerwuj. Pudełka śniadaniowe, bierę wszystkie. Nie, dzięki. Ale słodziaki! Puste. Wszystko wychleli. Jej! Cie? Plastik. Kasa. Białe wszystko. O, gwiazd z gwiazdką. Puste, puste, puste. Wszędzie. O! Widzieliście to? Trudne. Ten jeszcze otworzyłem. 5. To jest mniejszy. Konserwacyjny mniejszy. Dobra. O! Naprawdę zesperowany musiałbym być. Aha. Jedno źródło wody, jeden kij. Ale teczka to powinna gdzieś być. Zwykle w toaletach były. Dlatego jestem trochę zdziwiony, że nie znalazłem. Nah. To zrobiło im kuku. Jak na razie nie wejdę. O, nóż bojowy. Zobaczmy. Wygląd. Zajmują pancerzone. Co, jakieś lepsze? A, broń energetyczna plus 10. Punkty akcji. Jak w tym wyglądają my sexy? Broń energetyczna to daje? Ciekawe. To jakiś hełm. A widać, nie? Że jest na dole, a u góry wszędzie jest zabudowany, jak w tamtym. Trochę inaczej. Ale punkt odporności, jak miał, tak ma. To samo. A to? Jak to sexy wygląda? Nie, to już lepiej wygląda niż tamto. Inny rodzaj. Odporność. To nic nie ma odporności? Nie no, w sumie prawda. Nie, ma 4. Ma 7. Punkt odporności. To jest lekkie. A to? Jak będziemy wyglądać tym? O, ale bajer z dzika. To jest do broni i do handlu, to zostawiamy. Ale możemy to naprawić w końcu. No, wciśnijcie. O. Wszystko. Co tam? Zauważyłem, że naprawione. Więc tak. Powinniśmy móc naprawić jeszcze ten kryty 13. No. Naprawa. Czego nie mogę naprawić? Czego nie mogę zużyć? Gdzie to jest? Też to broń jedytecznej daje. Nie, tam tyle to. Merk tylko nie możemy zostawić. Nie możemy wziąć naprawy. No, może być. Niby lekki, ale dość ciężki. Bo 15. Widzicie? Teraz nie widać, tylko u góry. Tą szybkę. I zobaczcie, no nie przeszkadza w oglądaniu. Wypolerowane! W każdym razie musimy iść w kierunku bliżej nieokreślonym, czyli
Gdzieś tutaj to było. Może bardziej tutaj. Podróżujemy. Już 25 minut. Chyba dobrze zrobiłem, że wybrałem... Że... A w niczym, jak mówiłem. Ale że będziesz ze mną podróżował. I mnie bronił. Broną najlepiej. Coś tu znajdziemy? Przedawane pieniądze. Kasa? Więcej przedawane pieniędzy. Puste. Super klej. Kasiorka. Przedawane pieniądze. Na razie. O! To się może przydać. O! I jest widno. Paczka. O! Tak jest. Tak mi rób. A tutaj? Coca-Cola. I chyba też nie leczy ta zżarcie, z tego się orientuje. Uszkodzona lekko ten telefon jest. Dziwny. No i ale będziemy to płytełko śniadaniowe się może przydać. Być może nawet w niedalekiej przyszłości. Dobra, pociąg. Jedzie czy nie jedzie? Chyba nie. No, no to idziemy tam gdzie mamy. Dziam. O, coś tam jest. Czy to może być to, co myślę? A ja chyba nie w tym miejscu. O. Miałem rację w stronie to. Wow. Samo się pojawi. Żołnierz. Czy damy radę żołnierzowi? Wow! Jakim cudem? Nie znikam. Upieczmy go w każdym razie. No. Jej! No, no. Nie wierzę, damy radę z tym. Mam dużo tego. Jakim cudem się stało? Czyżby coś zmieniało się, jak naprawiona jest broń, to lepiej korzysta z Watsa? No, co się na to decydujesz? Tam coś się kręci. A tam bandyci. I nektar ognistych mrówek. To samo. Mrowisko. Tu chyba pierwszy raz jestem. Jak gram tą grę. Tyle razy już tą grę gram, że się w głowie nie mieści. A pierwszy raz tu jestem chyba. Tygnująca, oczywiście też nic. O, tu jest. Wow. Ale naprawy to się może przydać. Zażarły kogoś. Nektar. To sprawdzałem. Nawet kilku tam jest. No tu? Nektar. Tym pusto. A, mogłem przegrywać, ale dobra. Puste. O. Wejść do nowiska. Nie jestem pewien, czy tego, czy chcę to robić na finazie.
To bierzemy wszystko. Będziemy mogli zrobić ten. Się nazywa. Super clay. Będziemy mogli zrobić samemu torbę lekarską. O, ogniwa lądowe. O, dobrze. A teraz, czy mogę tak się ustawić, żebym dobrze widział? Mogę. Nie, oni nie są tacy. Snajper. Przydałaby się lornetka jakaś teraz. Zapraszam, zapraszam. O ty. Gin. Sam masz. To poładek jakiś. Gdzie to było? Nie. Nie? Do jasnej cholery. Dobra, niech będzie to. No ty gnido. Zrafię z tego owadca? W sumie 24 może? Dziwne. Gdzie ty strzelasz? Że mam amunicję. Nie, przestań! Trochę zabolało. Tak poruwa też tam stoi. Tam. Tutaj. Jesteś. Gnido. Gin teraz. Za swoje niewychowanie. Gin! Jeszcze gdzieś? Zaraz to naprawimy. O, o, coś czuję, że chyba mamy cienko z życiem. A, jeszcze nie jest tak tragicznie, jak myślałem. To zdawanie jest lepiej. Poziom! Naprawdę przydałoby się rozwinąć. Otwieranie zamków też. Na tych 30 może. Gdzieś mamy ósemkę? Niekoniecznie, więc... Survival może, co? Wszystko daje się. Retoryka też ważna rzecz. Ogólnie uzbrojenie też, ale przydałoby się móc coś naprawić, jak dalej. To może naprawę. Szarża. Do ostatniej kropki, tak? Bring to last? Co? Chwila, czy ja to dobrze zrozumiałem? Tylko ci ludzie, którzy mało nie umarli from Christ. Nie umarli z pragnienia, chyba to jest o to chodzi. Wiedzą jak cenna jest woda. Regardless of where is pumped from. Nie wiem, że jest skąd jest pompowana. Coś takiego? Ci, kto nie ma parkoli, możesz napełnić każdą pustą butelkę w toalecie? Ciekawe, to można by wykorzystać nawet. Można by było sprawdzić. Tylko nie wiem, czy byś chciał akurat w toalecie to pobierać wodę. Te przeładowanie mogłoby się przydać nawet. Hannibal.
Nie. Chyba nie. Krowa jatka. Poproszę to właśnie drink muszlowy. Gotowe. Się okaże. W praniu też niedługo zapewne. O, lezie jakaś ranca. Tam jest. Ty do mnie strzelasz? Nie jesteś rozbryzło. On trafia. To mi się nie podoba. Za nic się ci to nie podoba. Pół życia. Oj! To mi się wcale nie podoba. Lepiej zacząć się leczyć. Tak mi się wydaje. Chemia. Food. Świeże. To chyba nie leczy wcale. Guma balonowa. To nie. Nie wiem, zetmy, ale wątpię, żeby to mi wyleczyło. Coca-Cola. Zapijmy się. Nektarmować sobie siły, ale charyzmę i inteligencję obniżę. Medex. Paki. Dzięki. To mnie ona bardziej niepokoi. No. Teraz może? No. Bum. Bum. Co? Na serio? No, trafiłeś. Na gołe klaty? Zaraz zginę. Ratuj się, kto może! Kurna, gwałcą. Gwałcą! No, takiego wała. No, już. Uważajcie. Ja pierdzielę, jak obiegnę. Sobie. No i czy mam łeb obity? Trafi na tym mogę ten. A nie, na szczęście nie. Moment. Punkty akcji. 380? Za jakiej tyle? Punkty życia chyba są w porządku, ale punkty akcji to jest zdecydowanie na pewno za dużo. Może tak w tą durną nogę. Gdybyś tak biega, chyba to nie mógł. Spowolnimy cię. W kolano. Moment, tą bombę udało się jej wytrącić.
Czekaj, to się uda. Zaczyna się już. Tak jest. Wytrącie mi. To teraz możesz tą głupią głowę. To mu może uratować jeszcze. Jakiś krytyk by tak może. No serio? Czy ja tak aż tak dużo proszę? Masz po cyckach. Co? Wiem, zanim się rozsypie, ale to jest... Teraz... Ważniejsze rzeczy mam. Do roboty. No dobra. Żyjemy, więc... Nie będę narzekał. Chociaż... Co on tam miał? Maczetę. Spójrzmy, czy możemy coś naprawić. Baseball. Moment. Teraz działać? Nie, no co jest tam znowu z tym? No, już działa. O, mamy dwa SMG. Naprawmy. Makrowym też mogę naprawić. Doskonale. Nóż bojowy nie mogę go naprawić niestety. Szkoda. Toporek. DPS? A nie, tutaj to. Tak się trochę przejrzałem. O! Nie mam czym naprawić się sobie. Zobaczymy, co z tym sobie. Czy damy sobie radę z tym? Ale wiem, że mu załaduję magazyn YouTube'ską. No. Jakieś B, wiesz? Ach, bo maszyna nadaje przewagę. Czy Magnum i Colt. Serio? Ta mróweczka tak cię potuchła? Ale za mnie nie mogą dać rady? Ale wstyd, co? Wygląd. Naprawmy. Blast Master Arm. To jest. Aha, to jest to. Spoko. Dzień zestaw na czym mi zostało. Trzeba mi tutaj taki dorobić. Naprawmy. Uzbrojenie. Tutaj mam trochę amunicji. Przepiszmy ją. Maczeta. Do czwórki. Sześciostrzałowiec, tak? No dobrze. Czy my zdążymy w tym odcinku dojść do tego miejsca? Pokaż kotku, co masz w środku. Ciasko! Karmel! Czekolada! Przeszukany. O właśnie. Cosik tam jest. Tylko co? Aha, nic. Fajnie.
O, następna ta. Mrówcza coś. Coś mrówczego. Tyle wiem. Tu też. Ale puste. Czy ja chcę wchodzić do tej mrówczej kolonii całej, zasmarkanej? Chyba tak. Bo tam coś może być ciekawego. Nigdy nic nie wiadomo. A też może nas spotkać śmierć. Wtedy się rychła. Ale nam się trochę chce spać. Ja nie mam bardzo tej Coca-Coli. Oni są te Sarapilli, czy jak to tam się zwało? No ale mam trochę tej amunicji dosyć silnej. Nie bądźmy głupi. O. Siema. Głowa. Korpus. Bam. 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 Trochę długo szadowuje, nie? No ale... Pusta. Szukamy. A to będzie jakaś mrówcza królowa, znajdziecie, jak to mrowisko. To pewnie jakaś tam mrówcza królowa, albo księżniczka, albo chyba co. Innego jeszcze, jakiś kurde... Uber duper mutant król... Ktoś coś mówił? Wiesz sobie kurna, jak się robicie? Żołnierz gener... A nie, ja żołnierz generał czytałem. To ładnie weszło. Ma kopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oho. O, kochanie. Czemu się złości, że tak późno do domu wróciłem? No i kochanie się złościło. Nie, kochanie, nie. Nie. O. Kochanie się nie złościło aż tak? Kochanie. Kochane moje. To może? Kochanie, dam coś ci na ból głowy. Chyba kochanie nasze boli głowa dość mocno. O. No, no. Korpus, głowa, 88%. Dziękuję, to naprawi, bo trochę za dużo mamy. Dziękuję, pomyśl lepiej. No, kochanie, w końcu odpocznie. Nadal mi się za bardzo nie zepsuła. No, w sumie... Prewarwary są masywne zwykle. Ciężko w sensie. O, feromony królowej mrówy. Dlaczegoś to było potrzebne, ale to nie pytam, czy to było w trójce, czy właśnie nie obega. Jajo mrówki. Niech stanie się światłość. Uuuu! Shotgun! Automatyczny! Pinka i samochód zabawkowy, a ten co ma? I klucz do kół, no, może być. Co, Nikolaj, same dzieciaki zażarły?
No i jak samochód zabawkowym, to mam prawo podejrzewać, że to dzieciaki zwykle się bawią. Mięso mrówek, jeszcze więcej tego mięsa i jeszcze więcej. No ale chociaż powiem tyle ludziska, że coraz mniej tremy mam, chociaż gram i mówię do was, może tremy, że jak to w ogóle ujmę, jakoś łatwiej mi co robię ubierać słowa, więc nie jest aż tak źle. O, nie tędy. Tędy. Co my tu znajdziemy? Wyjście. Przeżyliśmy jednak to. Jeszcze 9 minut jakieś. Przydałoby się gdzieś przespać. Musimy coś znaleźć. Jak myślicie, znajdziemy coś tam w środku? Jakiś materac? Przydałby się jakiś ten... materac zwijany, w sensie ten... Coś takiego właśnie. Naśnięty, nie? Co to jest? Za dziura? Nie, to ja tu nie chcę podchodzić. Jeszcze jestem napromieniowany, jeszcze się moje ciało nie podbyło tego, a... Co mówić o większej dawce promieniowania? Tam jest chyba otwarte. Lepiej czy na pewno? To mamy zamknięte, ale tutaj... Otwarte. Czy znajdziemy tu jakiś ten? Chociaż to jest jakiś pracownia, chociaż z drugiej strony za to... Napiliśmy się chociaż. Radioaktywna trochę. To dość delikatnie mówiąc. To jest ciekawe, ten koktajl atomowy. Radiacja 9. Z drugiej strony to nie jest aż tak dużo. Wódka. O, szafka. Moduł sensora. Kosz na śmieci. Co to jest? A, to nie chcę tego. Coca-Cola. Wezmę. O. O ty w dupę. Moja reakcja, co? Kabum? Kabum. Jeszcze będzie kabum raz. Oj. Jeszcze kabum? Co? Na siłę żywą tak granat najwyżej. Szkoda, że wychylić się nie mogę. Nie! Nie chcę nie... O! O właśnie, teraz tak nie... Myślę, że tak na się uszkodzi przez tą chwilę. Pomysł padłem. W takim razie można by było jeszcze zrobić coś takiego, że jeżeli się strzela ciągle w to samo miejsce, to po pewnym czasie nie zdaje się uszkodzeń. No trochę dziwne, prawda? No nie wiem, odrobisz... Co te psy czekają jeszcze? Dowiedzieli mi się? Za chwilę sprawdzę. Co jest? No nic, ludzka, tyle przeżyjecie chyba. Ostatnie 5 minut. Może na 3 się zakończy, żeby was nie męczyć brakiem w ogóle jakiegokolwiek dźwięku. Co?
No weźmy. Amunicja. To nie chcę. Od finansów. Talerz. O, no Coca-Cola. Postawisz. Kompiórkiem też. No w końcu było obronione, prawda? Nie bez powodu, jak widać. A tu coś? Nie, pusto. No dobra, Liska. To właściwie tyle będzie w tym temacie, jeżeli chodzi o ten odcinek. No dobra, Liska. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Zagrajmy w Fallout New Vegas. New Vegas. Ja to sobie elegancko zapiszę. I mówię Wam. O. Mówię Wam, Liska. No. Do zobaczenia. Jej.